Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z zapowiedziami na październik, zapowiedziami, które mnie osobiście zainteresowały w nadchodzącym miesiącu. Będę tutaj Wam opowiadała o 5 książkach i o jednej dodatkowej, ale to będzie kolejna część serii, więc nie będę się tam długo rozwlekała na temat tej drugiej części, tylko ogólnie o tym, dlaczego ta seria mnie interesuje, więc właściwie opowiem o 6 książkach. Będę szła tutaj chronologicznie. Wszystko będzie z zakresu fantastyki, więc jeżeli nie jesteście fanem fantastyki, no to raczej ten film nie będzie dla Was. Ja staram się zazwyczaj trzymać jednego gatunku w ramach tych premier, bo kiedyś robiłam tak, że było to łączone. Teraz nie widzę za bardzo książek z innych gatunków, które by mnie aż tak interesowały, że miałabym na nie ochotę już zaraz po ich premierze, a tutaj faktycznie tak jest i znalazłam książki, które naprawdę, naprawdę mnie interesują. Tak samo jak z wrześniowymi, już sobie też ściągnęłam na Kindle i Kinga najnowszego i Tygiel dusz też mam na moim czytniku, już zaraz będzie to wszystko czytane i to też jest fajne, że one wchodzą właściwie równocześnie ze swoją premierą taką ogólną, wchodzą również na Legimi. Więc to Wam bardzo polecam, ja uwielbiam ten abonament, mam tam wszystko, czego potrzebuję. Dlatego też czasem czytam zdecydowanie więcej tych e-booków niż książek papierowych, pomimo tego, że te papierowe mi przybywają na półkę, co jest trochę niepokojące, bo moje półki już powoli nie mieszczą tych książek i muszę ustawiać je w dwóch rzędach. Ale może na święta znajdzie się jakiś kolejny regał. W każdym razie, no ja większość jednak mimo wszystko czytam książek w tych formatach e-bookowych. Dlatego też te zapowiedzi, które Wam tutaj pokażę, to są książki, które naprawdę mam nadzieję przeczytać, może nie w październiku, ale na pewno jeszcze w tym roku po nie chciałabym sięgnąć. I już nie przedłużam i zaczynamy z pierwszą premierą. Tak jak mówiłam, ja tutaj będę szła chronologicznie i pierwsza premiera chronologicznie z tego, co widzę na moment nagrywania oczywiście, bo czasem jest tak, że opublikuję film i dwa dni później okazuje się, że wydawnictwo przeniosło premierę na kolejny rok na przykład. Na to już niestety nie mam wpływu, więc na moment nagrywania tego filmu pierwszą książką, która ukaże się w październiku z tych, które mnie interesują, to Kiedy ktoś patrzy, Kroniki upadłych, tom pierwszy. I to jest książka polskiej autorki i to mnie najbardziej zainteresowało tutaj, bo sama okładka to raczej taka sztampa fantastyki, ale tak zobaczyłam, o, polska autorka, o, wydawnictwo romantyczne, więc co tutaj będzie, co tutaj będzie. I okazuje się, że może nie będzie takiego typowego romansidła tutaj, przynajmniej takie mam nadzieje co do tej książki, bo historia opowiada, zaczyna się chyba na randce, na nieudanej randce, gdzie nasza główna bohaterka jest uratowana z opresji, ale niestety jest uratowana w taki sposób, że staje się wampirem. Ją też uratował ten mężczyzna, który ją ratuje, uratował ją przed wampirem właśnie. I ona, z tego co zrozumiałam, nie jest taką typową wampirką. Mogę tutaj takiego feminatywu użyć może, tylko jest kimś pomiędzy człowiekiem a wampirem. Nie wiem do końca, o co tutaj będzie chodziło, czy będzie tu faktycznie jakiś romans, jak nazwa wydawnictwa sugeruje. Ja w ogóle tego wydawnictwa kompletnie nie kojarzę, nigdy chyba nic nie czytałam wcześniej, więc chętnie też się zapoznam z ich innymi książkami, jeżeli ta mi przypadnie do gustu, bo ja o wampirach czytać w sumie lubię. No Zmierzch, wiadomo, u każdego kiedyś tam na tej liście czytelniczej był, nie ukrywajmy. Ja osobiście najbardziej z wampirów chyba lubię serię Wampiraci, bo tam był taki bardzo ciekawy motyw połączenia właśnie wampira i pirata. I pierwszy raz spotkałam się z czymś takim w książkach i ostatni raz spotkałam się z czymś takim w książkach, bo jest to bardzo nietuzinkowy pomysł i tamta seria naprawdę no, przypadła mi do gustu. Mi i mojemu bratu naprawdę. Teraz pewnie jakbym do tego wróciła, to może bym powiedziała, że kicz. Ale chyba nie chcę wracać, nie chcę sobie psuć tej wizji tego, że ta seria mi się osobiście podobała, więc zostawiam to chyba tak w moim umyśle. No i o tych wampirach w sumie chciałabym znowu coś poczytać, więc ta książka będzie idealną do tego okazją. Nie wiem, czy mówiłam
kiedy? 3 października, jak mówiłam, to najwyżej wytnę. Kolejną książką, którą tutaj mam, jest chyba książka, którą wiele z Was pewnie już gdzieś widziało, bo widziałam, że już kilka osób ją ma albo mają w wersji angielskiej. Na zagranicznym booktubie ona przeszła dość wielkim echem, bardzo pozytywne opinie słyszałam o niej, więc tutaj też się nastawiam bardzo dobrze na tą książkę, bo ona porusza taki motyw, który znamy i kochamy, czyli motyw jakiegoś turnieju pewnie. Nie do końca wiem, na czym będzie polegał ten turniej, ale wiemy, że mamy jakieś towarzystwo, do którego co 10 lat jest nowa rekrutacja i może się do niego dostać jedynie 5 nowych osób, a startuje w takiej rekrutacji, można by powiedzieć, 6. Więc właściwie szanse są dość duże, bo 5 osób z 6 przejdzie dalej, ale pewnie nie będzie tu aż tak dobrze. Cały ten konkurs trwa 12 miesięcy i po 12 miesiącach zostaną sprawdzone ich umiejętności panowania nad czasem, przestrzenią, życiem, śmiercią. Coś takiego było w opisie. To mi trochę tutaj zalatuje doktorem Strange'em, a ja no, doktora Strange'a uwielbiam. No tutaj oczywiście mamy zarówno magię, jak i naukę, bo dwóch z tych uczestników to fizycy, z tego co widziałam w opisie. Mamy jakąś telepatkę chyba, empatę, czyli kogoś, kto panuje bardziej nad emocjami i jeszcze kogoś, już nie pamiętam, ale no w każdym razie jest tych osób 6 i będzie właśnie tutaj, tak jak zauważyłam w opisie przynajmniej, połączenie tej nauki z magią i to byłoby fantastyczne, więc mamy magię, mamy konkurs, mamy wszystko, co ja uwielbiam. Ja to biorę w ciemno i ta książka na pewno wyląduje na moim jak najbliższym TBR-ze, bo to mnie naprawdę bardzo interesuje, tym bardziej, że opinie naprawdę są niesamowite. A kolejną książką, którą tutaj mam, to znowu tutaj wrócimy do polskich autorek. Także fajnie, że ten TBR jednak będzie miał aż 2 polskie autorki spośród 5 książek, prawie połowa. Staram się jednak nadrabiać tych polskich autorów i autorki, więc fajnie poznawać też nowe osoby. I tutaj mamy serię, która się nazywa, nie wiem jak, o, seria Cudawianki, Legenda Ludowa. Tom pierwszy właśnie tej serii Cudawianki, autorki Karoliny Derkacz. I to jest premiera z 17 października, wydawnictwo Initium. Też pierwszy raz słyszę o takim wydawnictwie, ale mniejsza. Mamy tutaj historię słowiańską, mamy tutaj słowiańskie wierzenia, mamy tutaj kryminał, mamy fantastykę i mamy humor, więc wszystko napakowane w jedną książkę. Trochę się tego boję, że może być tego trochę za dużo, jak na jedną historię, ale książka też nie jest za krótka, bo ma chyba ponad 500 stron, więc może jakoś tam to zostanie ugryzione. No wątek kryminalny jest, no bo historia opowiada o morderstwie w takiej wioseczce, w której mieszkańcy właśnie wierzą w te słowiańskie bóstwa, w te różne takie stworki i właśnie wierzą w to, że to morderstwo zostało popełnione przez wilkołaka chyba. Niestety do akcji wkracza również jakiś detektyw z miasta obok, czyli pan miastowy, który no, w te wierzenia tam no, nie bardzo wierzy. Tutaj, tak jak jest w opisie, zaczyna się polowanie na czarownicę. Takie prawdziwe polowanie na czarownicę, więc pewnie wszyscy ci mieszkańcy wioski teraz się będą bali o swoje życie. No zobaczymy, co tam będzie. Ja generalnie takie słowiańskie wierzenia w fantastyce uwielbiam. Uwielbiam trylogię Zimowej Nocy. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, nie czytaliście, to bardzo Wam polecam, bo to jest seria, która w zeszłym roku naprawdę mnie uwiodła. Była jedną z lepszych serii, naprawdę, które czytałam z takim motywem, więc chcę tego więcej. A tutaj mamy jeszcze polską autorkę, więc trzymam kciuki, żeby mi się spodobało. Ja też kiedyś w kryminałach się zaczytywałam, więc no wszystko, co ja po prostu tutaj lubię. No i jeszcze na dodatek ten humor. Mam nadzieję, że ten humor będzie dobry, bo czasami ten humor jednak mnie nie śmieszy. No ale zobaczymy. Ja naprawdę mam duże nadzieje co do tej książki. I kolejną książką jest zbiór opowiadań braci Strugackich, czyli klasyka science fiction. Będzie to wydane 20 października. Ja na swojej półce już taki pierwszy tomik opowiadań właśnie braci Strugackich mam. Jest to Piknik na skraju drogi i inne utwory. W sumie jest tutaj 5 właśnie takich opowiadań. No i teraz będzie wydany właśnie drugi tom z 4 chyba opowiadaniami. W tym jedno opowiadanie, które jest de facto tym samym, co w tym pierwszym tomie, ale
w wersji pierwotnej, bo ono powstało, a następnie bracia Strugaccy 25 lat później chyba zmienili to opowiadanie i to zmienione chyba jest w pierwszym tomie, a to oryginalne będzie w drugim tomie, więc fajnie będziemy mogli sobie porównać, jeżeli wydawnictwo tak uznało, że chce tak wydać drugi raz to samo, to nie będzie raczej to samo, to będzie raczej jakaś ciekawostka, zobaczyć właśnie będzie można, jak się zmieniło to opowiadanie po kilkunastu czy tam 10 latach, więc to mnie bardzo interesuje. Ja niestety tego pierwszego tomu jeszcze nie zaczęłam, ale mam na mojej półce, bo jest przepiękne. Ja wam to tutaj pokażę. Tak, ono się tak pięknie świeci. W ogóle ma tą okładkę też taką tutaj z tym elementem takim świecącym. No, na mojej półce wygląda ślicznie. Druga część kolorystycznie trochę mniej mi odpowiada, bo jest połączenie czarnego z takim ostrym zielonym, więc będę musiała znaleźć sobie inną półkę. One prawdopodobnie nie będą stały koło siebie, ale no mimo wszystko chcę je mieć, bo klasyka science fiction, no to jest coś, co koniecznie muszę mieć na mojej półce. To są oczywiście nazwiska wymieniane zazwyczaj gdzieś tam obok Asimowa na przykład, a Asimowa ja kocham całym sercem. Jeszcze nie za dużo go czytałam, ale już wiem, że to będzie jeden z autorów mojego życia, więc myślę, że bracia Strugaccy też tam trafią. Na razie się trochę boję ich tutaj podczytywać, ale no kiedyś zacznę, więc ten drugi tom na pewno na mojej półce również wyląduje. I co tutaj mam jeszcze? Ostatnią już książkę na tej liście z tych głównych 5 tytułów, czyli coś, co prawdopodobnie będzie wam za miesiąc wyskakiwało z lodówki, z szafy, gdziekolwiek zajrzycie, tam ta książka będzie. Przynajmniej ja tutaj tak przewiduję, że tak to się zdarzy i jest to książka ta, która stała się słońcem. Już wam mówię autorkę, Shelley Parker Chan. Jest to książka, z tego co ja widzę w opisie, bardzo podobna do Wojny Makowej i na razie nie potrafię powiedzieć, w czym ona będzie się różnić. Prawdopodobnie w tym, że nie będzie tu szkoły, ale jednocześnie będzie prawdopodobnie wojna, będzie brutalnie, będzie krwawo. Też mamy główną bohaterkę na pierwszym planie, dziewczynę, która przyjmuje imię swojego brata i będzie udawała mężczyznę. Jej generalnie jest przepowiedziane, że ona umrze z biedy, z głodu gdzieś tam na wiosce, ale jednak ta wola i chęć życia jest w niej tak silna, że no przeciwstawia się tej przepowiedni. No i właśnie pod imieniem swojego brata staje gdzieś, nie wiem czy do walki, czy nie, bo to chyba w opisie nie do końca jest powiedziane, ale widziałam już, że no naprawdę tam jest krwawo i jednocześnie jest tutaj takie zdanie w opisie, które no bardzo w moim mózgu to przyrównuje właśnie do Wojny Makowej. Przeczytam wam. Nie ma ceny, której Zu nie zapłaci za nakarmienie ognia, który w niej płonie, dzikiej, nieokiełznanej żądzy życia. No w Wojnie Makowej mieliśmy trochę magii, ale ten ogień też tam był jednak, więc no, nie wiem jeszcze, jak to się będzie różniło, dam wam na pewno znać, bo to jest książka, którą na pewno też będę czytała zaraz, jak się gdzieś tam ukaże, bo Wojna Makowa była jedną z lepszych trylogii. Ja generalnie nie lubię mocnej brutalności w książkach, a ona mnie tak pochłonęła swoją historią i fabułą, że no już ta brutalność tam, no nie tak, że nie wywierała na mnie wrażenia, ale dawałam radę. Ja podczas gdy ja się krzywię na jakiekolwiek kropelki krwi w prawdziwym życiu, więc no tamta trylogia naprawdę była świetna. A ta książka, czy jej dorówna, czy nie? No zobaczymy, to chyba też będzie seria. Chociaż no tutaj jeszcze tak, seria Świetlisty Cesarz, więc pierwszy tom. Zobaczymy, jak to tutaj będzie z tą książką. O niej też widziałam bardzo dobre opinie na zagranicznym booktubie, więc i ta, i The Atlas Six to są dwie książki, które no, są bardzo popularne, więc one prawdopodobnie będą za niedługo wszędzie, ale pewnie nie bez powodu są popularne, bo ja też mam co do nich bardzo duże nadzieje. I ostatnią książką, o której chciałam wam tutaj powiedzieć tak szybciutko, to druga część serii młodzieżowej The Inheritance Games. Druga część będzie opublikowana 26 października. Nazywa się ta druga część po prostu The Inheritance Games. Tom drugi, Dziedzictwo Hawthornów. O! Jak mogliście widzieć w jednym wrap-upie, chyba czerwcowym, chyba w czerwcu to czytałam, bo na wakacjach to czytałam, tak? To ta pierwsza część bardzo mi się podobała, bo ona pomogła mi wyjść z zastoju czytelniczego. To jest jej główna moc sprawcza w moim życiu tutaj w czerwcu, bo ja miałam taki totalny dołek, nic nie czytałam, sięgnęłam za tę książkę, przepadłam, pochłonęłam, podobało mi się. Chyba nie na piątkę, ale tak na czwórkę ją oceniłam spokojnie. No jest to historia młodzieżowa. Historia o miliarderze, który zostawia spadek właściwie nieznajomej dziewczynie, która nic wspólnego z tą rodziną
praktycznie nie ma, tak na pierwszy rzut oka. Jest tutaj taka historia lekko kryminalna w tle, no zagadkowa przede wszystkim, bo ten dziadek zostawia też szereg zagadek do rozwiązania, dlaczego tak, a nie inaczej. I ta młoda dziewczyna wraz z wnukami tego dziadka stara się rozwikłać zagadkę. No i tam idziemy po prostu po tropie do tego, co dziadek chciał im tam przekazać. Co prawda my jako czytelnicy nie jesteśmy w stanie rozwiązać tej zagadki sami, musimy po prostu czytać i iść z fabułą, ale mi to akurat tutaj nie przeszkadzało, płynie się przez tą powieść, ma ciekawe zwroty akcji, gdzieś tam ma momenty wkurzające, ale nie aż tak bardzo, żeby ją porzucić, no i na tą drugą część również czekam. I to już tyle, to wszystkie 6 książek, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Dajcie koniecznie znać, na co Wy czekacie w październiku, czy to z fantastyki, czy to z jakiegokolwiek innego gatunku, a ja już tymczasem uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!